Przez ostatnie 3 tygodnie intensywnie uczyli się języka polskiego. Dziś przyszedł czas na test. 50 młodych obywateli Ukrainy, którzy od października chcą rozpocząć studia na Politechnice Opolskiej, musi swobodnie porozumiewać się po polsku. Przyszli studenci wybrali Polskę z wielu powodów, choć ten, który najczęściej wymieniają, to spokój, którego na Ukrainie wciąż brakuje. Staraliśmy się tak dobrać tutaj przewodników, osoby, z którymi się młodzież kontaktowała, że ten język polski dominował tutaj w relacjach. No i to też była jakaś forma ćwiczenia, prawda, umiejętności, znajomości języka. Myślę, że zdecydowana większość tych osób przyjedzie do nas w październiku na studia, no i będzie przed trudnym momentem, daleko od domu i w obcym kraju. I jeszcze posługując się tak nie do końca dobrze opanowanym językiem. No ale uczelnia dołoży wszelkich starań tutaj ze strony nauczycieli akademickich, władz uczelni, żeby tą naukę w Polsce im zorganizować. Chciałem studiować dlatego, żeby otrzymać europejski dyplom. Ja mieszkam w Kijowie, skończył pierwszy stopień informatyka. Lubię komputery, technologii, internet. I wszystko o komputerzach. Czy trudny jest dla ciebie język polski? Nie trudny, to jest słowiański język. Ja zakończyłam koledż po budownictwie w Ukrainie. I ja już studiowałam budownictwo. Dlaczego w Polsce, a nie na Ukrainie? I polityczna sytuacja w Ukrainie i tutaj ładno i zachciałam coś nowego.